Niech przebywając w Nim doznają Twojej opieki. Wychodząc z Niego cieszą się Twoją obecnością. Wracając do Niego przyjmują Ciebie jako gościa. Niech wreszcie szczęśliwie znajdą mieszkanie, które im przygotowałeś. Prosimy Cię o to, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Prosimy Cię, Panie, racz pobłogosławić ten krzyż. Sprawy ci, którzy będą spoglądać na niego, doznawali łask od Ciebie płynących, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Błogosławieństwo Boga Wszechmogącego, Ojca i Syna i Ducha Świętego niech stąpi na ten dom i na wszystkich, którzy w tym domu przybywać będą. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Sięgam po kropidło. Trochę się bałem, wiecie czego? Że w tym czasie jeszcze Boże Narodzeniowe, to mi się pomyli, ten żłobek we żłobki. Ale pomyślałem sobie, to jest trochę podobne, bo u nas dzieciaki są bardzo zainteresowane tym żłobkiem. Dzieci ze żłobka zainteresowane żłobkiem, a u mojego brata za wzórą to nawet w tym żłobku poobrywały owieczką uszy. Gratuluję. Bardzo dziękuję panu ministrowi. Bardzo jesteśmy wdzięczni miastu, rządcom naszego miasta za to kolejne dzieło. Bardzo potrzebne dzieło. Cieszymy się bardzo, gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.